W gminie Baborów po raz kolejny odbyły się obchody upamiętniające zbrodnie na ludności polskiej zamieszkującej w latach 40. tereny obecnej Ukrainy. Spotykamy się w Babicach, by wspomnieć mieszkańców, którzy zostali zamordowani w Hucie Pieniackiej, miejscowości, która została zrównana z ziemią 28 lutego 1944 roku. Miejscowość ta leżała na dawnych kresach II Rzeczypospolitej Polskiej. Część mieszkańców, którzy ocaleli, przybyła tutaj po wojnie, właśnie tutaj do gminy Baborów, do Babic i zamieszkała. Przekazali nam informacje o tej zbrodni, która tam miała miejsce, czyli zamordowaniu Polaków, prawie 1000 Polaków, mieszkańców Huty Pieniackiej zostało w bardzo okrutny sposób zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich. Zbrodni dokonano 73 lata temu, jednak pamięć świadków tamtych wydarzeń jest wciąż żywa. SS wyprowadzało z mieszkańców tam nie wiem, po 40, czy powieli tam prowadzili, bo troszkę widziały mnie. Do stodu zamykali, podpalali, a ja byłem ukryty, co znaczy, z bratem, bo tam jeszcze, proszę pana, u nas jeszcze było ukryte ten małżeństwo aptekarzy. Mieliśmy taki schowek, nie? Wie pan, to widzę do dzisiaj wszystko. Tegoroczne obchody odbyły się w cieniu aktu wandalizmu. W styczniu zniszczono pomnik wzniesiony na Ukrainie, upamiętniający wydarzenia z 1944 roku. Oficjalnie zostali zatrzymani sprawcy i mają być prawdopodobnie w tym miesiącu nawet jakieś kolegium ich odpowiednie. Ale to jest wszystko robione na tej zasadzie, że są sprawcy, ale nie ma jakby woli, żeby nie tyle ten epizod zamknąć, tylko żeby zlikwidować przyczynę. Obchody z roku na rok przyciągają coraz większą rzeszę sympatyków kresów. Organizacja jak zawsze na najwyższym poziomie, dzięki zaangażowaniu władz gminy Baborów. Odbędzie się msza święta w babickim kościele. Następnie odbędą się przemówienia osób, które przyjeżdżają, które zostały zaproszone, które z własnej inicjatywy przyjeżdżają tutaj do Babic co roku, bo wiedzą, że taka uroczystość jest cyklicznie. Następnie będzie złożenie wiązanek, zniczy pod tą tablicą upamiętniającą. Później odbędzie się spotkanie w świetlicy wiejskiej, gdzie też co roku odbywa się takie spotkanie. Mogą członkowie różnych stowarzyszeń kresowych, czy też samorządowcy, którzy przyjeżdżają, czy zainteresowane osoby, które przyjeżdżają tutaj, porozmawiać na te tematy, czy ogólnie tematy kresowe, nie tylko związane z samym tym mordem w Hucie Pieniackiej, ale też w innych miejscowościach mogą przekazać sobie pewne informacje o osobach, bo tak znajdują się osoby, które okazuje się są jakąś rodziną. Mamy okazję posłuchać tutaj różnych piosenek kresowych, tak? Także wracamy do tej historii, żyjemy wtedy tą historią i tą bolesną, ale też i tą radosną. Będzie okazja też obejrzenia filmu, który był stworzony właśnie po to, żeby upamiętnić te osoby, to zdarzenie, ale przede wszystkim myślę też te osoby, które przeżyły, żeby mogły się wypowiedzieć, bo wiemy, no czas płynie, więc cieszymy się, że obejrzymy film, gdzie na przykład pan Józef Kobylański, świadek zbrodni, który przeżył, gdzie może jeszcze podzieli się z nami z tymi informacjami, jak było w tego 28 lutego 1944 roku w Hucie Pieniackiej.